specyfika jest taka, że ci, którzy chcieli iść, są w domu i łączą się tylko duchowo, przeżywają ból, cierpienie. No taka sytuacja, ale niesiemy ich prośby. Dużo, mnóstwo prośb mieliśmy przekazane i niesiemy te prośby, intencje Matce Bożej i ufamy, że Maria je przyjmie, wysłucha i w przyszłym roku powrócimy do takich pielgrzymek, jak powinny być. Jest 9. Witamy serdecznie kapłanów, przewodników. Troszkę innej formie, ale myślę, że i aura była gorąca, ale nasze serca było jeszcze bardziej gorące, jak w inne lata. Myślę, że jeśli człowiek idzie do mamy, to biegnie z radością. Jeśli kocha tą mamę, to biegnie z radością. I my, biegnąc tu do Matki Najświętszej, w niektórych momentach musieliśmy zwalniać, bo tak wszyscy przyspieszali, czując to, że ta matka na nas czeka. Prawdziwa matka, która kocha swoje dzieci, czeka zawsze nawet na te zbłąkane dzieci, które czasem gdzieś upadają, grzeszą. Ale hasło w tym roku to jest z roku duszpasterskiego tajemnica wiary, z Eucharystii. Zgłębiamy tę tajemnicę i myślę, że ci, którzy łączyli się internetowo, na pewno dużo skorzystali z tego pielgrzymowania. Mamy internetowe połączenia na zasadzie Facebooka. Ci, którzy nie poszli, mogą śledzić ten trud naszego pielgrzymowania i rzeczywiście wielu tak się odniosło do tego i korzystali z tej formy. Czy chociaż tyle. Wiwat pielgrzymistów powietrznych! Wiwat! Wiwat! Dziwa. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Jesteście bardzo dzielni. Przeszliście szlak. Dziękuję tym, którzy towarzyszyli Wam duchowo, którzy Was wspierali, wspomagali. To wiemy na różne sposoby. Słyszeliśmy i były te materialne, ale także i te duchowe. Zanosili za Was modlitwy. Jestem z Was bardzo dumny. Bardzo Wam dziękuję, że mimo tej epidemii, tych trudnych warunkach, jesteście tutaj u tronu Pani Przenajświętszej, aby jej przedstawić nie tylko Wasze sprawy, prośby, intencje, ale także tych, którzy o to bardzo prosili. Tych, którzy z powodu koronawirusa zostali w domach, a chcieli tutaj przybyć. Myślę, że troszkę inne przeżywanie tej pielgrzymki dało nam też czas na medytację, zastanowienie się i docenienie tego, że mamy często dom matki pod ręką, ale nie zawsze się do niego wybieramy.